Witajcie, nazywam się Robert Mazurek. Dziś opowiem o akumulatorach Bosch i Warta. Wiele razy spotkam się z pytaniem zarówno naszych klientów, jak i Państwa, którzy piszecie do mnie maile z portalu akubis.biz. Czy Bosch i Warta to te same akumulatory? W wersji pisemnej kiedyś na ten temat odpowiedziałem. Link zamieszczę pod filmem do tej odpowiedzi. Natomiast zmontuję film wideo, który będzie dla wzrokowców bardziej. Bosch i Warta. Czy są te same akumulatory, czy też różne akumulatory? Oczywiście akumulatory Warta to są akumulatory, które fizycznie były produkowane. To jest marka akumulatora należąca do zakładu produkcyjnego. Historia sięga 1887 roku, kiedy pan Adolf Miller założył fabrykę akumulatorów Warta, która w późniejszym czasie po I wojnie światowej trafiła w ręce pana Gintera Quanta. Później wiele przekształceń, natomiast to była fizycznie funkcjonująca fabryka akumulatorów. Bosch nigdy nie produkował akumulatorów, korzystając z kooperacji z Wartą lub z innymi dostawcami akumulatorów. Brandował swoje akumulatory marką Bosch i tak to się działo do, no jakby tak dobrze sięgnąć pamięcią, to do 1991 roku, kiedy w Niemczech panowie z Warty i z Boscha postanowili połączyć swoje biznesy akumulatorowe, te związane z akumulatorami rozruchowymi, bo Warta oprócz akumulatorów rozruchowych produkuje też akumulatory do zapalniczek, do pilotów samochodowych, do takich pilotów, które znamy z domu, do telewizora i tak dalej. W 1991 roku łączą swoje biznesy, zakładają firmę, która się nazywa Starter Baterien GmbH, gdzie 65% udziałów tego biznesu należy do Warty, która wnosi dział akumulatorów rozruchowych i 35% udziałów w tej firmie należy do firmy Robert Bosch GmbH. I firmy połączyły swój biznes i od tej pory produkują wspólnie te akumulatory, wspólnie, czyli w zakładach, które należały do Warty. No i tak sprawa w zasadzie tkwiłaby po dzień dzisiejszy, ale tu pojawia się amerykańska korporacja, która nazywa się JCI. W 2002 roku JCI przejmuje firmę Starter Baterien w 80%. Warta sprzedała wszystkie swoje udziały, Bosch jedynie 15%, pozostawił sobie 20% udziałów. Bosch jest udziałowcem europejskiej części JCI-a po dzień dzisiejszy. JCI to amerykańska korporacja, która powstała w 1885 roku, założona przez pana Warrena Johnsona i ona w sumie do 1978 roku dopiero po raz pierwszy ma cokolwiek wspólnego z akumulatorami. Była to korporacja, czy JCI przejmuje wtedy firmę, która się nazywała Globe Union. Bardzo stara amerykańska firma, ona została założona w 1913 roku, a tak jak wam powiedziałem wcześniej, JCI przejmuje tą fabrykę w 1978 roku i zaczyna się tak naprawdę dość burzliwy, pozytywnie, w pozytywnym słowa znaczeniu burzliwy, rozwój JCI-a, bo przez wiele lat jest spokój, JCI korzysta z dobrodziejstw rozwoju Globe Union. Ale już w 1996 roku JCI przejmuje taką fabrykę z Ameryki Południowej, która się nazywa Heliar. W 1998 roku po raz pierwszy JCI i Warta robią wspólny biznes razem z meksykańskim IMSA. Tworzą w Brazylii firmę Enertech, która od podstaw zaczyna produkować akumulatory. W 2000 roku JCI przejmuje Optime, to znacie, to są te takie akumulatory wykonane w technologii orbitalnej, tak jakby 6 walców połączonych ze sobą razem, w 12V oczywiście. W 2001 roku JCI sięga po niemieckiego Hopeke. W 2002 roku, tak jak wam powiedziałem wcześniej, JCI przejmuje Starter Baterien GmbH, czyli biznes Warty i Boscha europejski. W 2004 roku JCI wykupuje swoich wspólników z brazylijskiego Enertecha. W 2005 roku świetne klasy akumulatory poniekąd, Delphi znikają jakby z rynku, przejmuje je JCI. W 2006 roku JCI podejmuje próbę przejęcia Fiama,
ale dość długo to trwa i Komisja Europejska ostatecznie nie wyraża zgody ze względu na nadmierną koncentrację interesów i zagrożenie dla konsumentów. Chodzi o to, że po prostu GCI miałby tak silną pozycję na rynku europejskim, iż mógłby stać się niebezpiecznym monopolistą dla detalisty. Tak wygląda pokrótce historia JCI, a także odpowiadając na Wasze pytanie, akumulatory w marce Warta, jak i w marce Bosch, produkowane są przez amerykańską korporację, która nazywa się Johnson's Control International, w skrócie JCI, tak jak przez cały czas mówiłem, i różnią się tak naprawdę tylko i wyłącznie dystrybucją, bo akumulatory Warty dystrybuowane są przez podmioty związane z JCI-em, akumulatory Bosch związane są, znaczy dystrybucja związana jest z podmiotem związanym, znaczy podmiotami związanymi z firmą Robert Bosch GmbH, czyli w Polsce to będzie Bosch Akumulatory, czy też Robert Bosch spółka z o.o. Opowiedziałem pokrótce historię. Dobra, nie będę przynudzał dalej. I teraz tak, czysta ciekawość zżerała mnie, żeby tak naprawdę te akumulatory ze sobą porównać. Pierwsze co zrobiłem, to czytałem sobie kody akumulatorów. O kodach zrobiłem osobny materiał, jak to czytać. Ten akumulator w E11, czyli Warta Blue, ma kod 660, co oznacza, że została wyprodukowana w grudniu 2016 roku. Akumulator Boscha serii S474 ma kod 573, co oznacza, że została wyprodukowana w maju 2017 roku, czyli jest akumulatorem dużo młodszym. Pierwsze co zrobiłem, to zbadałem parametry tych akumulatorów. W tekście i pod spodem zamieszczę też dokładne linki do tych materiałów, bo postarałem się, żeby to było dość dobrze udokumentowane. No więc przed Warta, zacznę od Warty. Napięcie 1256, jak wziąłem ten akumulator do siebie na testy, prąd rozruchowy zmierzony 722, deklarowany przez JCI 680, czyli fajne parametry, ale dość niskie napięcie. Skłoniło mnie to do tego, żeby ten akumulator postawić na prostownik, porządnie go doładować, zanim go rozładuję. I po teście okazało się, że ten akumulatorek ma prądu rozruchowego już 740 A i napięcie spoczynkowe już wynosiło 12,93 w momencie, kiedy podłączałem akumulator do rozładowalnicy Emerald Alphabet Pro. W kategorii Bosch miał dokładnie to samo napięcie, mimo tego, że akumulator jest maj 2017 rok. Miał napięcie 12,56, prąd rozruchowy 740. Po naładowaniu podłączyłem ten akumulator do rozładowalnicy przy napięciu 12,90 i prąd rozruchowy 741 A. Parametry bardzo sympatyczne. Wcześniej oczywiście jeszcze dokonałem wagi. Akumulatory ważą identycznie 17,9. Zdjęcia również zamieszczam. Ale mocno i dość ciekawie zaskoczyło mnie rozładowanie tych akumulatorów, bo jak zobaczycie w materiale, który też tutaj zamieszczę, Bosch rozładowywał się przez 1 godzinę 32 minuty. Rozładowywałem go do napięcia 10,44, tak jak ustawiony jest alfabet. I Bosch rozładowywał się 1 godzinę 32 minuty, natomiast Warta 1 godzinę 46 minut, co w przeliczeniu z równania Perquetta wygląda tak, że Bosch ma 95,6% swojej zadeklarowanej pojemności, którą wprowadziłem do przyrządu, natomiast Warta 108,9%. Akumulatory produkowane przez tego samego producenta, ważące tyle samo, mające podobne parametry rozruchowe, natomiast pojemność wyszła sporo większa w Warcie. Całe 14 minut dłużej rozładowywał się ten akumulator. A pamiętacie, wcześniej mówiłem, że został wyprodukowany w grudniu 2016 roku, czyli to jest akumulator teraz we wrześniu mamy, czyli ma 9 miesięcy. Ten akumulator 9 minus 5, czyli 9 minus 5, czyli to jest akumulator, który ma 4 miesiące. Można by pomyśleć, że świeży akumulator to powinien mieć super świetne parametry, natomiast starszy akumulator powinien mieć gorsze parametry. A tutaj taka niespodzianka. Cóż więcej, wybierając akumulatory, jeżeli macie wybór pomiędzy Boschem a Wartą, cokolwiek nie kupicie, kupicie dokładnie to samo. Jeżeli macie inne wybory, warto się nad nimi zastanowić. Natomiast w przypadku Bosch czy Warta,
Akumulator jest dokładnie ten sam. I tutaj jakby wybór pozostawiam Wam. Są tacy, którzy zdecydowanie bardziej wolą Boscha, są tacy, którzy zdecydowanie bardziej wolą Wartę. Natomiast opowiadanie, że jeden jest lepszy, drugi jest gorszy, jest nie na miejscu, chociaż wynik rozładowania tych akumulatorów mówi odrobinę o czymś innym. Musiałbym zmierzyć kilka albo nawet kilkanaście akumulatorów, żeby wyciągnąć średnią. To może być w jakiś sposób przypadek, ale z drugiej strony te akumulatory ważyły dokładnie tyle samo. Czyli nie został jakby jeden wykonany lepiej. No, tutaj mi jakby dość trudno znaleźć odpowiedź na to, ale popytam swoich kolegów, inżynierów, technologów. Być może któryś z nich udzieli mi odpowiedzi na ten temat. Na tą chwilę dziękuję bardzo. Dziękuję za cenne uwagi. Mikrofon zamówiłem. Postaram się, aby kolejne materiały były kręcone w zdecydowanie lepszej jakości audio. Mam nadzieję, że ścierpieliście te prawie 11 czy tam troszkę więcej minut. No co, to wszystko na tyle i do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.